Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo kontrowersyjny temat. Temat, który być może niektórym osobom z Państwa, którzy mnie słuchają, może się nie spodobać. Dziś będzie mowa o parach jednopłciowych, które chcą wychowywać dziecko. Na sam początek muszę powiedzieć Państwu, że nic absolutnie nie mam do osób homoseksualnych. Uważam, że to, co robi człowiek w swoim łóżku, to jest jego prywatna sprawa. Znam też kilka osób homoseksualnych i są to naprawdę wartościowi, wspaniali ludzie, którzy po prostu reagują seksualnie nie tak jak większość społeczeństwa na odmienną płeć, tylko na swoją płeć. Nigdy nic nie miałem do homoseksualistów. Chciałbym, żeby to było jasne. Często są to bardzo porządni, wartościowi ludzie. Więc gdy już sobie wyjaśniliśmy tę kwestię, żeby było jasne, że nie jestem powodowany, nie jestem motywowany jakąś nienawiścią, niechęcią, jakimś nazizmem, tymi wszystkimi izmami, to chciałbym Państwu powiedzieć, że wychowywanie dziecka, małego dziecka przez dwóch mężczyzn i dwie kobiety uważam za coś absolutnie niedopuszczalnego. Mało tego, znam gejów, którzy uważają dokładnie tak samo. Oni sami mówią, tylko że oni mówią to takimi słowami, że ja tu Państwu nie przytoczę, bo dbam o bon ton, żeby było na antenie. A to nie są wypowiedzi bon ton. Daleko im od bon ton. Więc Szanowni Państwo, nie będę mówił o tym, co natura chciała, o jakimś kodeksie praw, o jakimś prawie naturalnym. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje tylko dziecko. Dziecko i dobro dziecka, bo tak się, Szanowni Państwo, składa, że lubię dzieci, kocham dzieci. Dzieci mnie też kochają, jakiś mam taki, dzieci jakoś mnie lubią. Także ja też im lubię wkręcać różne tam historyjki, Znany jestem z tego, że wymyślam różnych takich wymyślonych bohaterów, bo dzieciaki to uwielbiają. I kieruje mną tylko i wyłącznie dobro dzieci, a nie jakieś uprzedzenia seksualne. Zresztą panie będące biseksualne, bardzo lubię, nawet więcej niż lubię. Także Szanowni Państwo, ja to widzę tak. Dziecko, które się rozwija, potrzebuje obu płci, taty i mamy. Mama jest taką miękką, delikatną, matczyną energią. Ja przyznam się Państwu, chociaż przez niektórych nazywany jakimś tam rachitycznym samcem alfa i tak dalej, ja wbrew pozorom lubię patrzeć na kobiety, które wychowują dzieci, które przytulają dzieci, w ogóle lubię patrzeć na dzieci. A to, że wyrośnie jakiś obcinacz palców w gangu mokotowskim, tak wyszło. Szanowni Państwo, kobieta, która wychowuje dziecko, jest nieodzowna w procesie wychowywania dziecka. Gdy dziecko jest małe, nie czytałem na ten temat książek, mówię ze swojego doświadczenia, z tego, co mi się wydaje jako logiczne, normalne. Dziecko małe lgnie bardziej do matki. Młodzi chłopcy często są zazdrośni o mamę i walczą z ojcem. To jest stały motyw w psychologii. Czyli ta energia kobieca jest potrzebna dziecku małemu, które kobieta go przytula, daje mu possać z piersi. Nie tylko mali chłopcy to lubią. Są też starsi chłopcy, którzy to lubią. Więc mały chłopczyk czy córeczka do mamusi, do spódnicy, do nogi się poprzytulać. Wiadomo, że ta mama ukoi, przytuli, ta matczyna miłość, oczywiście ta matczyna miłość potrafi zniszczyć dziecko, jeśli nie będzie pewnej harmonii. Dziecko wchodzi w okres około 5 lat. Strzelam, to może być różny wiek. I wtedy potrzebny jest tata. Silny, męski tata, który lubi mecze oglądać, który tam czasem sobie browara walnie, ale też nie za dużo, bo to te wzorce alkoholowe powodują później lata strasznych problemów z emocjami. Nazywa się to DDA. Tych syndromów jest znacznie więcej. Więc wchodzi do gry tata, który uczy grać w piłkę, który uczy, jak wygląda życie, który uczy, jak przyłożyć koledze, który nas zaczepia,
który uczy chłopca męskości, a dziewczynki uczy, pokazuje, jaki powinien być opiekuńczy, wspaniały mężczyzna, kochany tata. Czyli dziecko, żeby wyrosnąć na zrównoważonego, harmonijnego, zdrowego mężczyznę, potrzebuje w określonych etapach swojej dziecięcości odpowiednich wzorców. Strzelam, do 5 roku życia potrzebuje mamy, tej opiekuńczości, tego przytulania, dziecko sobie siniaka nabije, no to leci z płaczem, no mamunia przytula, tata surowy grozi palcem, mówi tam Żanetka, zagoi się do niedzieli, czy dzieciak ma katar, to tata spod wąsa patrzy, oglądając mecz, mówi, no katar leczony trwa tydzień, a nie leczony 7 dni. Tata, taka surowa, męska energia, mama przytula, całuje, buziaczka daje w te siniaki, w te różne te podbite lima u dzieciaka i tak dalej. I gdy zachowamy normalność, gdy dziecko wyjdzie spod mamusinej spódnicy, tata bierze je pod skrzydła i uczy chłopca męskości, a dziewczynkę uczy, wprowadza ją w świat, pokazuje, jak wygląda męskość i tak dalej. Czyli na wszystko jest czas i miejsce. Patologia i brak harmonii, który powoduje i skutkuje masą zaburzeń psychicznych, jest wtedy, kiedy dziecko zamiast przejść z tego okresu, gdy jest mamunią blisko i dziecko, zwłaszcza chłopiec, chce poznawać, eksplorować świat, gdy nie ma taty. Tata się znudził, tata został, jak radzą młode, nowoczesne piosenkarki, tata został wymieniony na lepszy model, ale lepszy model też zwiał. I wtedy dziecko, gdy powinno być pod opieką taty, pod skrzydłami taty, mieć te zdrowe wzorce męskie, to dziecko jest z mamą i wtedy, kiedy powinno wchłaniać w siebie te męskie wzorce, wchłania kobiece wzorce. Kiedyś czytałem statystyki, które przyprawiły mnie o ból głowy, potężny ból głowy. Większość gwałcicieli, takich, którzy nie gwałcą dla rozkoszy seksualnej, tylko dla upodlenia kobiety. To były straszne statystyki. Większość z tych mężczyzn była wychowywana głównie przez matki. Skąd się wzięła nienawiść tych chłopców do matki, pozostaje się domyślać. Ja miałem normalnych rodziców, natomiast rozmawiałem wiele razy z ludźmi, którzy tych rodziców no nie mieli tak zbytnio pogodzonych ze sobą. Nie było harmonii w rodzinie. Były kłótnie, był alkohol, był rozwód, było przerzucanie się tym dzieciakiem. Jedna strona karała drugą tym zabieraniem tego dziecka. I takie dzieci często, gdy dorosną, bardzo często nienawidzą matki. No, często też ojca, ale matki częściej. Za to, że zabrała ojca, zabrała dzieciństwo, pogoniła chłopa, krzyczała, wrzeszczała. Sam znam taką panią, która mówiła, jak to no, nie udało się jej życie. Tymczasem później się dowiedziałem, że nawet przy gościach potrafiła wpadać w histerię i wyzywać go, że mniej zarabia od niej. No chłop uciekł, wszyscy mają, dzieci też mają żal bardzo duży do tej pani. Ona nic nie rozumie. Albo udaje, że nie rozumie, albo naprawdę nie rozumie, co się tak naprawdę stało, co zrobiła, jaką krzywdę zrobiła swoim dzieciom. Czyli dziecko, według moich przemyśleń, powinno mieć tatę i mamę. I każdy z rodziców powinien odegrać określoną rolę w wychowaniu dziecka. To jest właśnie normalna rodzina. Normalny, zdrowy tata i normalna, zdrowa mama. Bez nałogów, bez palenia, bez chlania, bez narkotyków, bez kłótni. Macie ze sobą problem, wyjaśnić to, ale nie przy dziecku. Żeby nie miało lęków, żeby nie miało moczenia nocnego, żeby nie miało depresji, żeby nie czuło się zagrożone, żeby się normalnie w szczęściu rozwijało. Przyjdzie czas, że to dziecko pozna smak życia, śmierć, choroby, poczucie bezsensu, poczucie, gdy wszyscy odchodzą, gdy cały znany nam świat usuwa nam się spod nóg. Jeszcze przyjdzie czas, gdy nasze dziecko będzie cierpiało i poszukiwało szczęścia czy naszego ukochanego, dobrego Pana Boga. Więc dopóki można, trzeba dzieciakowi tę młodość zapewnić dobrą. Dlaczego jestem przeciwko wychowywaniu dzieci przez pary homoseksualne? Dlatego, że dwóch mężczyzn to jest wzorzec męski, który strzela. Od 5-7 roku życia powinien wejść w życie dziecka. A tu będzie od tego okresu, kiedy dziecko potrzebuje mamusinego cycka, przytulenia do mamusinej piersi. Tego potrzebuje małe dziecko.
gdy dwie kobiety będą wychowywały dziecko, wszystko moim zdaniem powinno być dobrze do 5 roku życia, a problem zacznie się wtedy, gdy dziecko, zwłaszcza chłopiec, będzie chciał eksplorować i poznawać ziemię, tę ziemię. I wtedy co? Zamiast fajnego, brzuchatego, brotatego taty, który zabierze do zoo, gdzieś na stadion piłkę pooglądać, czy na mecz bokserski, czy gdzieś tam to zabierze, żeby dług dłużnikowi wziąć, tam trochę po nim poskakać. Żartuję, szanowni państwo. Męskie życie. To niestety nie ma męskiego życia, bo są, za przeproszeniem, dwie baby w domu, które się tłuką patelniami. Jak człowiek wychowany w związku dwóch kobiet może być normalny? Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Podobno są normalni, ale proszę zauważyć, że każdy nienormalny mówi, że jest normalny. Ludzie ze schizofrenią też mówią, że są normalni, tylko inni są nienormalni. Nawet ja się uważam za normalnego. Także, szanowni państwo, widzą, tego, co mówią ludzie, nie można zbyt traktować poważnie. Dlatego uważam, ja, Marek Kotoński, mimo że wiem, już mi zabrali kanał, blokowali mi Facebooka wiele razy, mimo że miałem wiele przykrości, mam groźby śmierci, groźbę zostawienia pedofilii w komputerach, tu przychodzi ktoś, fotografuje dom. Mimo tego ja, Marek Kotoński, twierdzę z całą stanowczością, z całym przekonaniem, że uważam, że wprowadzanie możliwości wychowywania dzieci przez pary homoseksualne to jest legalne, państwowe niszczenie tych dzieci i zabieranie im szczęśliwego życia. Jest to przemoc wobec dzieci. I co później te dzieci? Jak się przysłużą naszej ukochanej ojczyźnie Polsce? Wiecie, że jestem fanatycznym wręcz patriotą, ale nie jakimś narodowcem, nie katolikiem. Kocham swój kraj po swojemu. Co takie dziecko da naszemu kraju, krajowi, państwu? Może to o to chodzi, żeby rosła cała pula nieszczęśliwych, zdesperowanych, neurotycznych ludzi, którzy się do niczego nie będą nadawali, będą siedzieli na jakichś zasiłkach, na rentach, będą mieli leczenia psychiatryczne, może będą przestępstwa robili. Bóg wie dobry, co tam będzie jeszcze. Dlatego jestem przeciwko temu. Uważam, że jest to nienaturalne, jest to niszczenie polskich dzieci. Nie życzę sobie, ja, Marek Kotoński, Polak, z dziada pradziada, nie życzę sobie, żeby takie prawo było wprowadzane w Polsce. Nie zgadzam się na to, ponieważ kocham dzieci i zależy mi na dobru tych dzieci. I to, że jest grupka środowisk, które tego żądają, to nie oznacza, że geje i lesbijki tego chcą. Bo większość z nich to są normalni, porządni ludzie, którzy doskonale wiedzą, że wychowywanie dziecka to jest po prostu coś nienormalnego. To jest dewiacja. Żyje sobie ten chłop z chłopem, czy kobieta z kobietą, niech sobie żyją. Ja im życzę, z całego serca życzę im szczęścia. Takie sobie życie wybrali, może nie mieli wyboru, może mieli. To nie jest moja rzecz osądzać. Ja im życzę szczęścia, pomyślności. Niech będą ze sobą szczęśliwi. Jeśli takie sobie życie wybrali, należy im się spokojnie życie. I pierwszy potępię i rzucę kamieniem w tego, kto będzie napadał na takich ludzi. Nie wolno. Mają prawo sobie tak żyć. Byle tego nie zbytnio nie manifestować. Nie manifestować dlatego, że młodzi ludzie w okresie dorastania często poszukują swojej seksualnej identyfikacji. I widząc, że można to zrobić z kolegą, nabywają wzorców. Miałby dziewczynę, miałby żonę, miałby dzieciaki, normalną rodzinę, ale gdzieś tam napatrzył się i w okresie, kiedy wariują hormony, część z tych chłopców pójdzie w stronę homoseksualizmu. Dlatego jestem, żeby to było za czterema ścianami, żeby nie było ostentacyjne tego. A tak naprawdę uważam, że homoseksualizm zawsze był, jest i będzie na ziemi, tej ziemi. I moim zdaniem ci ludzie mają prawo do życia, mają prawo być szczęśliwi i życzę im tego szczęścia z całego serca. Ale nie wychowywanie dzieci. Tak wyszło. Ja zrezygnowałem z posiadania potomstwa, ponieważ uważam, że więcej przysłużę się mojej ojczyźnie i więcej przysłużę się społeczeństwu, w którym żyję. Ludziom, którzy czytają moje książki, którzy mnie oglądają. Przysłużę się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami, swoimi radami. Także to tyle dzisiaj. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i życzę miłego tygodnia. Dziękuję, pozdrawiam. Dobranoc, cześć.